Witam serdecznie moim gościem, Łukasz Marmoszewski, Lumberjack. Witam serdecznie. Łukasz, zanim o meczu zacznę od gratulacji narodziny twojego syna, jak to nam powiedziałeś wczoraj. I dzisiaj chyba można powiedzieć śmiało, tak nawet bym to powiedział, że zagrałeś dla syna, wygrywacie, pokazałeś ty też przede wszystkim fajną grę. Gratulacje narodzin, bo to jest przede wszystkim najważniejsze. Super, dziękuję bardzo. Dzisiaj dobra gra chłopaków, jeden gol mój. Kołyski nie było. No właśnie, miała być kołyska, zapomnieliśmy troszkę. Ale nie jest źle. To przy drugim zrobimy kołyskę, okej? Przy drugim, tak. Następny mecz, nie wiem kiedy, ale zrobimy kołyskę na pewno. Dobrze. Kuba, Łukasz, przepraszam, wygrywacie dzisiaj z Lumberjackiem. Nie było to łatwe spotkanie. Nie było to łatwe spotkanie. 4-2 do przodu. Liczą się 3 punkty. Co byś powiedział dzisiaj o grze rywala? Dobry rywal, powiedzmy. My jesteśmy słabi, oni też są słabi, nie będę się oszukiwał. No taka liga, ale może awans, treningi. Będzie coś lepiej. A co powiesz o waszej grze dzisiejszego meczu? Uważam, że słaba gra. No, na to, jakich mieliśmy przeciwników, z tego co wiem, chyba ostatnie miejsce w tabeli, więc no, uważam, że powinniśmy grać z takimi rywalami na 10-12 do przodu, a nie na 2 gole do przodu, ale nie wszyscy byli w pełnej dyspozycji, przynajmniej ja nie byłem. Bardzo krytycznie. Nie lubię się oszukiwać. Dobrze, czyli co, Lumberjacku stać według twojej opinii na zdecydowanie lepszą grę? Oczywiście, że tak. Pokazywaliśmy to wcześniej. Przyszły tydzień, nie wiem czy gracie, ale powiedzmy na następnej kolejce. To może będzie okazja do pokazania tego pięknego futbolu. Mam nadzieję, że będzie. Tego życzę. Dziękuję. Do widzenia.